Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Sochaczewie. Widzicie tutaj tor kolejki wąskotorowej, która zaczyna się w tym mieście. Jesteśmy w części Sochaczewa, która nazywa się Trojanów. Kiedyś była to osobna wieś, jednak została włączona w granice miasta Sochaczew. I pokażę Wam stary cmentarz parafialny, który znajdował się przy Trojanowskiej parafii. Zobaczymy, jak wygląda on dzisiaj. A ulica, przy której znajduje się ten przejazd kolejowy, nazywa się właśnie Trojanowska. Stoimy teraz na mostku nad rzeką Utratą. Zaraz za tym zakrętem wpada ona do rzeki Bzury, która płynie zaraz za tamtymi drzewami. I cmentarz, który dziś Wam chcę pokazać, znajduje się właśnie w tych krzakach, które widzicie na prawym brzegu. I jego położenie między takimi dwiema rzekami przyczyniło się do tego, że dziś nie jest on już używany. Mogliście zobaczyć na mapie, gdzie znajduje się teren cmentarza. To pewnie będzie to miejsce. Udało mi się znaleźć go na mapie gruntu. Jest tutaj taki bardzo, bardzo charakterystyczny prostokątny wał ziemny. No ale jak widzicie, teren cmentarza wygląda bardzo źle. Nie mam pojęcia, czy coś tutaj się zachowało. Bardzo możliwe, że nic. Więc może krótko teraz powiem Wam o historii tego miejsca. No bo w tych pokrzywach, nawet jeśli są jakieś nagrobki, to bez szans, żeby udało się je zobaczyć. Raczej źródła twierdzą, ale jest ich bardzo mało, możecie zobaczyć w opisie, że po tym cmentarzu nic już nie zostało. Najstarsi mieszkańcy pamiętają, że gdzieś na jego terenie, czy tu przy tej głównej drodze, przy której jest most, stał stary krzyż, który wyznaczał teren cmentarza. Ale krzyża tego nie ma już też od wielu, wielu lat. Ten cmentarz został zamknięty mniej więcej na przełomie wieków. Oczywiście mowa o XIX i XX wieku, więc też już dosyć bardzo dawno temu. W XIX wieku, gdy funkcjonował, chowano tutaj mieszkańców okolicy, kilku księży z Trojanowskiej parafii, a także podobno zmarłych w czasie różnych zaraz i epidemii. Tutaj widzimy zagłębienie terenu. Prawdopodobnie jesteśmy teraz na końcu cmentarza. Są jeszcze relacje mieszkańców, którzy wspominali, że w latach 50. i 60. chodzono tutaj palić znicze. Jednak właśnie ze względu na sąsiedztwo dwóch rzek, a dochodzimy teraz do drugiej z nich. Tutaj jest bowiem Bzura. Cmentarz ten był zalewany, no i nie nadawał się za bardzo do chowania zmarłych. Jest i Bzura. Tutaj w dole widać wpadającą do niej Utratę. Będzie to raczej odcinek, w którym nagrobki się nie pojawią. Może gdyby przyjść tutaj w lepszej porze roku, to bardziej udałoby się przeszukać ten teren. Podobno obok cmentarza katolickiego znajdował się też cmentarz ewangelicki, na którym rósł stary, potężny dąb, który został jednak ścięty w czasach okupacji. Wydaje mi się, że jesteśmy teraz w miejscu. Tam pokazywałem Wam ten dół, w którym cmentarz mógł się kończyć. I granica cmentarza, przynajmniej tak wynika z mapy gruntu, szła tu jeszcze w lewo. I tutaj jest róg, którego na tym cmentarzu ewidentnie brakuje. No i właśnie jak widać, płynie tutaj Utrata. Więc teren ten podlega takiej erozji, że dziś kawałka cmentarza już w ogóle nie ma. Może także tutaj jest wał, który wyznacza teren cmentarza i prowadzi gdzieś właśnie w stronę tamtej doliny. Tam dalej pod drzewami widzimy, że krzaki wcale nie są mniejsze. Mógłbym nawet próbować przedzierać się przez te pokrzywy tam bardziej w głąb, żeby zobaczyć, czy coś się jeszcze zachowało. Ale będzie to trudne do znalezienia w tak wysokiej trawie. Więc chyba o tej porze roku, a jest czerwiec, nie ma to większego sensu.
Może te krzaki rosły kiedyś na cmentarzu dla ozdoby, a ponieważ zostały zaniedbane, to się rozrosły do takich rozmiarów. Myślę, że warto tu wrócić o innej porze roku i zobaczyć, czy tam w środku coś jeszcze będzie. Jeśli ktoś z oglądających ten film wie, jak wygląda ten cmentarz w środku i czy coś tam jeszcze jest, to zachęcam do zostawienia komentarza. Ja niestety w tym miejscu nie jestem w stanie dużo więcej zrobić. Tak więc to tyle z Trojanowskiego cmentarza. Niestety wiele nie udało mi się pokazać. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy, w których pokazywane przeze mnie cmentarze są o wiele bogatsze.